No siema wszystkim, z tej strony Kelo4, witam was w następnym odcinku z gry Spyro. No i dzisiaj kontynuujemy tutaj robienie do krain na 100%. Ostatnio byliśmy w kamiennym wzgórzu, dobrze mówię? Nie, w dolinie. Czekajcie, zaraz zresztą sprawdzę. Chcę sobie przypomnieć, jak to było z tymi opcjami, bo w Spyro nie odpalałem w ogóle. Tak, byliśmy w Dolinie Nocy, więc teraz lecimy do... Chwila. Aj, Spyro, nie wściekaj się. Więc dzisiaj lecimy dokładnie do Słonecznego Szlaku. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. No i co, lecimy standardowo. Jedna dolina, jeden odcinek. Zobaczymy, ile dokładnie będzie to trwało. No ale mapki nie są długie, więc to nam szybko w miarę pójdzie. Oczywiście mapki robimy na 100%, nie? Dobra, podróż do Słoneczny Szlak. Normalnie forma była iście zajebista, jak to mówiłem. Iście. O, tutaj latamy! Co my tu musimy zrobić? Ej, tego się akurat nie spodziewałem, więc... Okej, musimy przelecieć przez bramki z tego co. Jestem idiotą. Spróbuj ponownie. Musimy zaliczyć samoloty, beczki, skrzynki i łuki. Dobra. A to dzisiaj będzie dłuższy odcinek. Tak w ogóle chcę zobaczyć. Jesteśmy w tym Słonecznym Szlaku, tu masz 300 zebrać tych diamentów. Dobra. To jest tak. Tym wiemy. Aha, tym jest ogień. Okej, dobra. To lecimy. Cyk. Najpierw postaramy się przelecieć przez te wszystkie bramki, nie? Dobra, kolejna. Dobra, nurkujemy do góry teraz. Jest. Dawać mi, jeszcze 3 brameczki zostały do zaliczenia. A potem będziemy walczyć z samolotami, z tego co rozumiem. Tu jest kolejna brama. Dobra, do góry. I ostatnia brameczka. Okej, mamy czas. Teraz lecimy na samoloty, co? Do góry. Ale czy mam tak mało czasu na to wszystko? Do góry. Serio, to jest czas na wszystko? Przecież ja się z tym nie wyrobię. Dobra, kolejna próba. Ja mogę jakoś szybciej lecieć? Dobra, raz. Lećmy tu. Tak. Dobra, dwa. Teraz do góry. Znowu się wspinajmy. Jak najszybciej to zrobić? Tam coś było na dole? Czy mi się wydawało? Chyba mi się tylko wydawało. Dobra, tu jest kolejna. I tu też. No musimy to jakoś czasowo ogarnąć. Tu. Dobra, i lecimy teraz na te samoloty. Tak. Mamy. Okej, to trzeba to w taki sposób zrobić. Tak, tak. By nam czasu starczyło na wszystko jeszcze. Dawaj do góry. I cyk. I jeszcze tutaj. Chodź. Dobra, samoloty są wszystkie zaliczone. Jeszcze 2 bramki tutaj nam zostaną do przelecenia. Raz. Dwa. Zaraz się weźmiemy za... Czekajcie, bo tu już naprawdę mało czasu zostało. A ja mam dopiero 40% mapki. Dobra, musimy brać i te dynie rozwalać. Chodź. Okej, to był jeden samolot. Do góry. Dążę? Zjebałem. Łuki mamy zaliczone. Samoloty też. Beczki. Jeszcze skrzynki musimy zebrać. Dobra, do 3 razy sztuka. Dobra, to najpierw polecimy do tych skrzynek. Tak? Raz. Aha, ja to muszę rozbić. Dobra, będzie powtórka. Też widzę, że skrzynki fajnie są ułożone po kolei. Więc na nich w sumie sobie tylko nabijmy. Startowe punkty. Tu. Tu skrzyneczka. No i co? I na środku, tak? A, i tu są jeszcze 2. Dobra. Raz. 2. Samolot gdzieś tu był.
Znaczy pociąg to jest akurat. Okej, udało się aż dwa na raz. Dobra, to lećmy teraz do tych bramek. Mamy raz. Szybko, 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 szybko. Czy on może lecieć szybciej? Kolejne. Próbowałbym kolejnymi klawiszami, a nie chcę ryzykować. Te bramki są kurwa daleko. Miej mnie przeklinać na Spyro chociaż. Dobra, kolejne 3 sekundy. Dobra, tu jest kolejna brama. Teraz próbujemy nadrobić czas na tych samolotach, co? Ale chodźcie, gdzieś blisko tu. 3. Nie trafiłem. Kolejne 3. Jest, kolejne. Ja mogę w nie tylko wpadać, nie muszę ich niszczyć. 3. Jeszcze 2 samoloty. Nie zaliczyłem. Dobra, ale chociaż tą bramkę zaliczymy. Muszę to jakoś mądrze wziąć i obmyśleć. Bo tak jak aktualnie teraz lecę, to ja nie zdążę. Kolejne 3 sekundy. Samolot. Dobra. Skrzynki możemy zrobić na końcu. Łuki musimy zrobić w pierwszej kolejności. Nie, zrobimy tak. Polecimy najpierw na łuki. Beczki. Jeszcze nie wiem, jak z tymi beczkami jest w sumie. Jak to wygląda. Beczkowanie. No bo skrzynki to możemy przy okazji wziąć i porobić. Ale pierwsze będą łuki, potem będą samoloty. Później albo skrzynki, albo beczki. Dobra, spróbujemy z tymi skrzynkami w pierwszej kolejności. Chociaż, czekajcie, jak zrobię tak. Cyk. Szybko poszło. Aha, tu już poleciał. Mam kolejne beczki. Bo chcę przetestować, jak to dokładnie będzie z tymi beczkami, nie? Tu widzę, że... jest taka grota. I tu gdzie później leci aż? O Boże, serio? Aż takie kółko jest? Ej, ale mogę też ustrzelić motorniczego. Dobra, i tu jeszcze. Dobra, to mamy zaliczone. Nadróbmy na skrzynkach. Aha, ja muszę je niszczyć mimo wszystko. Tak. 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 Dobra. Tak. Skrzynka po środku już dobrana. Chyba tak. Okej, teraz cyk. Cyk. Dobra, i to mamy zrobione. Teraz czas na te bramki nieszczęsne. Tu. Na nich tracę więcej niż 3 sekundy. Dobra, tu. Dużo też na tych pociągach tracę. Chyba nie uda się po raz kolejny. Tak. Okej, kolejne 3. No i teraz by się przydało na samolotach w miarę odrobić. Kurwa, nie trafiłem. Trafiłem. Kolejna sekunda poszła. Ale teraz nie nadrobię. Dobra, to i tak było bez sensu. Kurde! Olek, ogarnij się. Skrzynki są. Skrzynki muszą być na końcu. Dobra, lecimy łuki w pierwszej kolejności. Dobra, łuk, no. Raz. Nie można przyspieszyć jego lotu? Chyba było przyspieszenie, ale więcej na nim straciłem tak naprawdę. W sumie ty mogę jeszcze strzelać, nie muszę konkretnie kółkiem. Wow, 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 wow. Powtórka, jeszcze raz. Będę ciął odcinek ze Spyro. Fajnie. Okej, raz. Im niżej, tym szybciej. Mam nadzieję, że tak jest. Okej. Do góry, teraz w dół. Pikujemy. Tak. Tak. Im niżej, tym lepiej. Dobra, i teraz samoloty muszą oddać. Raz. Dwa. A, trzy.
No, 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 no. 4, 5, 6, 7, jeszcze jeden gdzieś. Dobra. To zaraz do niego wrócimy. Najpierw te skrzynki. Tylko jedną odbiłem. Dobra, jest samolot. Dobra. Mamy kolejne bramki. Raz. Dwa. Dobra, czas na te skrzyneczki teraz, co? Skrzyneczki muszą oddać nam. Tak. Okej. Jest. Jest. Jeszcze jedna. Dobra, a teraz szybko do samolotu. Mogę wylecieć poza obszar? Pewnie nie mogę. Może jeszcze tylko pociągi zostały. Pociąg, pociąg, leć. Jesteś. Dobra, trzy. Jest, sześć. Jeszcze tylko dwa. No leć, gdzie ty jesteś? Ostatni. Jesteś. Pal. Jest, udało się. O. Dobra. Nie, ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że wszystko zebrałem, naprawdę. Wyjdź. Już mam dość tej krainy. Nie chcę tu już więcej wracać, naprawdę. Na 100%? Chyba na 100% robiliśmy. Boże, jaka to była chore. Zobaczmy, czy zrobiliśmy to na 100%. Tak, zrobione na 100% na szczęście. Dobra, no i w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie suba. No i co? No, zapraszam Was do przyszłych materiałów, a przyszły materiał ze Spyro będzie w przyszłym tygodniu, nie? Dobra, ja się z Wami żegnam. Nara!